witam Was w kolejnym odcinku, filmiku. Także tutaj już mamy praktycznie koniec. Zostało nam w sumie jeszcze do zamontowania brama, ale to myślę gdzieś koniec tygodnia, aż ta ława zastygnie sobie na spokojnie, żeby można było na spokojnie wywiercić otwory, włożyć szpilki, kotwę chemiczną i nakręcić wózki. Tak tutaj wygląda, front jest z ogrodzenia panelowego, tak jak mówiłem wcześniej już w jakimś tam filmiku. Brama 3-metrowa, wysokość 1,73 m, podmurówka tak jak klient chciał, można powiedzieć, zanurzona cała w ziemi. Dla osób, które montują, czy chcą zamontować po prostu sobie pierwszy raz ogrodzenie panelowe, a obawiają się, że rozstaw może im się nie zgrywać, coś źle wyjdzie, proponuję na sucho skręcić sobie słupek z obejmami i z panelem, jeden i drugi, zmierzyć odległość w środku, dociąć sobie taką długość deseczkę i jak wystartujemy od pierwszego słupka, od środka i przekładając dalej, otwory zawsze nawiercimy idealnie, także jest to dużo szybsze i nie trzeba coś latać z miarą, robimy po prostu sobie taki szablon standardowo. W tym ogrodzeniu zrobiliśmy stopniowanie co 10 cm, nie wiem czy tak dokładnie to widać na filmiku, może tak. Ułożyliśmy taki chodniczek z płyt chodnikowych 50x50, betonowych, zwykłych, prostych, takich po prostu klient miał. Mamy też ten nasz wjazd, tam gdzieś tam mi w komentarzach zarzucono, że partyzantka, ale słuchajcie, prowadząc firmę, jeżeli klient chce tak, to się robi tak, można coś podsunąć, pomysł jakiś, można coś tam ponegocjować, ale jeżeli klient chce wykorzystać czy zakopać coś, jak w tym wypadku te stare słupki, bo nie ma po prostu transportu, nie ma co z tym zrobić, gdzie tego wywieźć, to po prostu wykopujemy, zakopujemy i tyle. Także że spoko, dzięki za komentarz, ale no mówię, no nieraz po prostu nie mam na to wpływu, nie? Rozwieźliśmy wszędzie czarnoziem, wygrabiliśmy to, przyjechaliśmy glebogryzarką, następnie zasialiśmy trawę na całym, można powiedzieć, na tej górze, tak, tak to wygląda z tej strony, jak i na naszej kratce zejściowej na dół. Trawa została zawałowana, trawę wałujemy w celu lepszych wschodów. Drugi powód to też jest, może nie teraz być wilgotno, ale jak jest sucho, a siejemy trawę, chodzi o to, żeby po prostu wiatr nam jej nie porwał, nie wywiał, tak, z pola. Tak to wygląda, także tu będzie trawnik, skarpy mają być obłożone agrowłókniną, ale to już po prostu inwestor będzie sobie tutaj w własnym zakresie działał i jakimiś krzewami pnącymi, jakimś tam czymś co zarośnie tak naprawdę, nie powtórzę już nazwy, bo nie pamiętam. A my mamy tutaj tak to skończone, uważam, że wyszło bardzo fajnie, najważniejsze, że inwestor jest zadowolony, my też jesteśmy zadowoleni z tej roboty. Pokażę Wam, jak było przedtem, bo obok jest taka sama działka, tak naprawdę identyko, wielki spad, tak naprawdę jak mówiłem już 5 czy 6 metrów różnicy, a teraz wyszło nam to tak, także można powoli wstawiać jakiś domek letniskowy czy kemping i cieszyć się działką z widokiem na jezioro, pod warunkiem, że tamte krzaki zostaną usunięte. To tyle, jeszcze coś tam dodamy odnośnie montażu bramy, ale to na koniec tygodnia. Trzymajcie się, hej ja.